Kontrwywiadzie RMF, szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kaczewski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kukiz mówi, poprę mniejszościowy rząd PiSu. Przyjmuje się tę ofertę? No, my przyjmujemy taką ofertę po 25 października. Zobaczymy, jak będzie. No, ale już ją dzisiaj składa, właściwie wczoraj składa w tym studiu. Tak, ale to poczekajmy. Poczekajmy do 25. Marzą wam się rządy samodzielne. Nie, to nie jest marzenie. To jest marzenie oczywiście, ale przede wszystkim taki cel. Tak chcemy. Na pewno byłoby dobrze dla Polski, żebyśmy stworzyli rząd jednopartyjny. Tylko wie pan, że rząd nigdy w historii Polski się to nikomu nie udało. Ale może nam się uda. Może będziemy pierwszą partią polityczną, której to się uda. To bardzo byśmy chcieli, bo to naprawdę to nie chodzi o naszą wygodę, to nie chodzi o nasze dobre samopoczucie, tylko chodzi o skuteczne, dobre rządy. Jednopartyjny rząd na pewno będzie sobie lepiej radził, będzie lepiej się dogadywał z prezydentem, będziemy mogli szybciej iść do przodu. Wiem, cała władza w ręku jednej partii, cudownie, nie, to nie chodzi o to. Dla pana, dla świata trochę strasznie. To wygląda bardzo dobrze, bo wtedy wyłączamy i eliminujemy spory wewnętrzne. Jest bardzo istotne i ważne, bo proszę zobaczyć, jak w tej chwili politycy PSL-u rozmawiają z politykami Platformy Obywatelskiej. Oni są na skrajnych pozycjach. Oni siebie w tej chwili, nie ma jeszcze takiej ostrej debaty wyborczej, ale zobaczymy, jak to będzie w końcówce. Panie marszałku, ale gdyby się to jednak nie udawało, no gdybyście nie dostali tych 44-45% głosów. 43% już wystarczy na stworzenie. No to zależy, ile by Platforma dostała i ile głosów by przepadło. To zależy w dużej mierze również od tego, jakie będzie poparcie dla mniejszych partii politycznych. Nie dostajecie, powiedzmy, załóżmy tak, tych 43%, trzeba z kogoś wybierać, trzeba z kogoś dobierać koalicjanta. Rozumiem, że Kukiz jest pierwszym potencjalnym. Zobaczymy po wyborach, czy będzie pan Kukiz i jego ugrupowanie, jakie będą ugrupowania. Dlatego pytam, czy jest pierwszym potencjalnym. Jaka będzie arytmetyka. Arytmetyka. Wtedy rządzi arytmetyka oczywiście również i poglądy, i nasze, i plany, i to, jakie mamy programy wyborcze. Ale macie w ogóle na widoku jakiegokolwiek innego partnera? W tej chwili rozmawiamy o tym, co robić, aby wygrać wybory i osiągnąć jak najlepszy wynik. A ja robię naprawdę to, no nie chcę powiedzieć 24, bo widzę przed sobą RMF 24, 24 godziny na dobę, ale 18-16 godzin na dobę to jeszcze jedno pracuję pytanie, i myślę. To jeszcze jedno pytanie a propos tego myślenia i scenariuszy powyborczych. A czy zakładacie jakikolwiek wariant, w którym to nie Beata Szydło będzie premierem? Nie, Beata Szydło jest naszym kandydatem. Niezależnie od tego, jakby na przykład potencjalni koalicjanci postawili warunek. Nie. Pani prezes Beata Szydło wspaniale poprowadziła kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. No, wygrał. Przecież wychodził z 12-14%. Wygrał. To wielki sukces. To nie tylko sukces Andrzeja Dudy, sukces tych, którzy pracowali, ale to również wielki sukces i zasługa pani Beaty Szydło, bo to ona poprowadziła tą kampanię. Ale też pan pamięta, że już raz taki eksperyment z premierem z drugiej jego szeregu się PiS-owi nie udał. To zupełnie, mówię o Kazimierzu Marcinkiewiczu. Zupełnie inna sytuacja. To była zupełnie inna sytuacja. No jest dokładnie taka sama. Wiceprezes partii tym razem Proszę sobie przypomnieć, w 2005 roku, 10 lat, to nie jest tak długo. Doskonale pamiętam. Ja pamiętam pan. Ale dobrze, w kampanii wyborczej co mówiliśmy? Premier, to znaczy Platforma Obywatelska mówiła, premier z Krakowa. My mówiliśmy, premierem będzie Jarosław Kaczyński, prawda? Z Żoliborza, tak. I potem się okazało, że z Gorzowa. A potem się okazało, że okazało, że trzeba było takiego człowieka i to był troszeczkę taki wybrany, zresztą pan prezes Jarosław Kaczyński kiedyś mówił to, taki trochę z kapelusza wzięty pan Marcinkiewicz. No niestety odszedł bardzo szybko, zapomniał o tym, co miał wykonać. Zupełnie inna sytuacja. Ale zupełnie. Pani prezes Beata Szydło przygotowuje się do tego już przez kilka miesięcy tak naprawdę. Przygotowuje się ona i cały zespół, i cała drużyna, drużyna. I o ten zespół chciałem zapytać. Jarosław Gowin w tym zespole ministrem obrony. No, nie, pani prezes Beata Szydło powiedziała w tym zespole. Nie, w ogóle nie rozdajemy stanowisk. Mamy bardzo dużą drużynę. No nie, ale drużynę, nie już wiecie, to, że jest w drużynie od obrony narodowej. Co prawda dla wszystkich to zaskoczenie, pani ale... Pani prezes Beata Szydło powiedziała, że jest potencjalnie najlepszym kandydatem i to powiedziała. Nie powiedziała, że już jest ustalone, zaklepane, że już to ustaliliśmy. Nie. Przede wszystkim musimy wygrać wybory. To jacy są jeszcze potencjalnie najlepsi kandydaci na inne stanowiska? Na inne stanowiska mamy bardzo wielu dobrych kandydatów. Ministra spraw wewnętrznych. To jest potencjalnie najlepszym kandydatem. Nie będę. Pojawiają się informacje medialne. Joachim Brudziński ostatnio czytam. Wicepremierem się zmienia. Dobra kandydatura? Bardzo dobra kandydatura. Bardzo dużo dobrych kandydatur. Ja powiem tak, panie redaktorze, szanowni państwo. Zawsze się mówiło i to była taka obiegowa opinia. Prawo i Sprawiedliwość ma taką bardzo krótką ławkę. Właśnie mamy bardzo dużą ławkę. Bardzo, bardzo szeroko i długo. Pokazaliśmy tę ławkę i pokazaliśmy drużynę. Pokazaliśmy ludzi w Katowicach. W Katowicach pokazaliśmy
kilkaset osób, które naprawdę mogą współrządzić, rządzić, być naszym zapleczem, być ekspertami, ale również i mogą być powołani na ważne stanowiska. A panu, pani marszałku, Beata Szydło jakąś ofertę już złożyła powyborczą? My rozmawiamy o wszystkim, ale proszę mi wierzyć, o, po wyborach że, nie. Proszę mi wierzyć, że nie rozmawiamy w ogóle o tym, co będzie po wyborach. A o debatach po rozmawiacie? Rozmawiamy. I są jeszcze jakieś niewiadome, czy już wszystko jasne? 18-20. 18-20, tak, to są takie na razie. Jedna Szydło Kopacz, druga wszyscy. Dziś będziemy rozmawiać w telewizji i zobaczymy, jaki będzie rezultat tych Ale rozmów. Rozumiem, w obu Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentowała Beata Szydło i to się nie zmieni. Zobaczymy, jak będzie. No tak, no, jeśli no, dojść do debaty. Prezes Kaczyński do debaty. No, mamy już zaproszenie do debaty Beata Szydło, Ewa Kopacz na 18. Zobaczymy. No, nie jest to dla nas dobry termin. My chcielibyśmy inne. Dziś będziemy. A co się w tym terminie nie podoba? 18, no, piękna data. No, piękna data, bardzo ładny dzień. Mam nadzieję, że będzie Słonecznie. Lepsza pogoda niż dzisiaj. Bo... No więc co jest złego w 18 października? W 18 mieliśmy zaplanowane już inne działania wyborcze. No chyba nie ma takich działań wyborczych, których nie można przełożyć. No można, ale to są koszty, są to zmiany koncepcji, zmiany myśli, zmiany taktyki, strategii. Czyli problem. No ale małe, to sobie z ale tym poradzimy. Damy radę. Niższy CIT, niższy VAT, wyższa kwota wolna od podatku, 500 zł na dziecko, darmowe leki, wcześniejsze emerytury. Obiecaliście pokazać skąd... No jeszcze banki, jeszcze tak, banki. Pokazać stąd, banki, skąd na to wszystko weźmiecie pieniądze? Skąd? Ta, ale my to pokazujemy no, ale, i od czasu do czasu. Obiecywał pan precyzyjnie pokaże ale, na co. Ale organizujemy, panie redaktorze, organizujemy konferencję. Była konferencja w sobotę. Bardzo dokładnie pan Henryk Kowalczyk, który pokazał dokładnie każdą... No, ale jak pan mówi, sklepy wielkopowierzchniowe banki panie, nie starczy, VAT, bo tam VAT, z tego ma być VAT, 8 miliardów, VAT, a wy planujecie VAT, wydatków na dobrych 50 VAT, parę. VAT 50. Niektórzy eksperci mówią, że VAT to jest nawet 70 miliardów złotych. Także damy radę, panie redaktorze. 70 miliardów 70, więcej, tak? 70 miliardów. Tak, niektórzy eksperci no mówią. Ta, niektórzy eksperci mówią, opierać, że 10, że 10, 20. Plany rządzenia na niektórych dobrze, ale wie pan co... No ale niektórzy no, ale właśnie chciałem dokończyć zdanie. Niektórzy mówią 70, niektórzy mówią 20, więc ja sądzę, że to będzie gdzieś około. Ja nie jestem ekspertem, ja jestem ekspertem od spraw zdrowia. Proszę mnie pytać o sprawy zdrowia. Fatalnie, jak ja się wczoraj dowiedziałem, że na zabieg zaćmy trzeba czekać w niektórych miejscach ponad 10 lat, no to skandal, jak mówi tak, się czasami, panie redaktorze, że my mówimy, że Polska jest w ruinie. Nigdy czegoś takiego nie powiedzieliśmy. Ale służbę zdrowia Platforma Obywatelska zostawia w ruinie. Ale jeszcze a propos tych finansów, rozumiem, pan nie jest specjalistą, ja nie jestem, ale wie pan mniej więcej, jakie są w Polsce więcej, wpływy z podatków? Mniej więcej wiem, rząd że... Rząd wielkości. To znaczy, panie redaktorze, naprawdę, ani ale pana, ile? Ja nie chcę debatować na sprawy, na których się nie znam, ja wiem, ale tylko, wiem, że jak pan jest mówi to, 70 miliardów. Jest to 50, 40, różne dane. Wie ale pan, wie pan ile co? Ale rocznie to jest wpływa z podatków w tym kraju? Skandaliczna sytuacja, panie redaktorze. 250 skandaliczna miliardów. Sytuacja. O 1/5 rozszerzyć wpływy z podatków? Skandaliczna sytuacja, panie redaktorze, że na to nie zwrócono uwagi, że takie, że są takie niedobory, że takie ubytki ze ściągalności. Nie zwrócono, no tylko, że no, ale to, ale... ściągalność podatków jest w każdym kraju problemem. Oczywiście no dobrze, w jednych ale spadająca ściągalność, mniejszym. Ale tak skandalicznie spadająca ściągalność z podatków no jest zasługą Platformy Obywatelskiej i no 8 lat rządu. To na koniec zapytam o pana o sprawy bilans, około to... zdrowotne, aczkolwiek kontrowersyjne. Jacek Sasin tydzień temu powiedział w tym studiu, PiS nie zamierza zakazać in vitro i zaostrzyć ustawy aborcyjnej. To jest stanowisko całej partii? To jest stanowisko, które mamy, tak, oczywiście. Nie zakażecie in vitro, pan co, bo panie chcieliście zakazać. Nie panie, redaktorze, skandaliczną sytuacją jest to, że Platforma Obywatelska, która prowadziła program in vitro, który kończy się w czerwcu, już w tej chce chwili rozporządzenie... Tak, chcę przedłużyć. I wy się na to nie zgodzicie? Nie, no a co mamy do gadania? Jeśli nie zgodzicie się, jak przejmiecie władzę. Ale, no wie pan, ale to nie... Nie, będziemy... Panie redaktorze, uszanujecie tę decyzję. No na pewno będziemy szanowali decyzję swoich poprzedników, no takie, które będziemy mogli zmieniać, będziemy zmieniać, a takie, takie decyzje, których nie będzie można zmienić, na pewno nie będziemy zmieniać. To jest naturalne, absolutnie. In vitro, choć możecie, więc to nie zakażecie. Wie pan, jest bardzo wielki problem, bo ja się wczoraj już wgłębiłem w ten temat i muszę powiedzieć, że jest olbrzymi problem i Platforma Obywatelska robi bardzo źle i przedłużając ten program o wiele lat, przedwcześnie. Szef Sztabu Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu.